Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. Szczerze, miał być dzisiaj vlog o świętowaniu, ten vlog będzie jutro. A dlaczego? Dlatego, że tak jak ogólnie ja tego vloga nagrywam, jest godzina 12:04 w nocy, ze soboty na niedzielę. Dla tych, którzy byli na live, no to oni wiedzą, że ja mam dzisiaj ogólnie zły dzień, bardzo zły dzień. Była pewna sytuacja w moim życiu, o której nie chcę za bardzo mówić, ale humor miałam na tyle zjebany, że nawet jak zrobiłam live'a, który gdzieś tam mi humor po części poprawił, po części też go zjechał. Pragnę tutaj przeprosić wszystkich, którzy zostali w jakikolwiek sposób skrzywdzeni na tym live'ie. I ja mam, muszę powiedzieć jedno, to że ja powiedziałam, że mam kurwa na młoteczkę, że strzelam w ucha i że się do niej nie odzywam, to nie znaczy, że tak jest, to były żarty. Ja młoteczkę kocham strasznie i wy to wiecie i ona to wie. Dlatego, szczerze mówiąc, troszkę mnie rozjebało, jak chwilę później gadałam z Młocią. Znaczy z Młocią gadałam bez przerwy dzisiaj, praktycznie przez 5 godzin chyba, jak nie lepiej. 4 godziny na pewno, pod rząd, a wcześniej chyba jeszcze z godzinę, czy jak nie więcej. A w każdym bądź razie, Młotka mi nagle wyskakuje z tekstem: ty, bo ludzie do mnie piszą, że jesteś na mnie obrażona i czy dalej jesteś na mnie obrażona. Mówię, what the fuck, nie? No ale dobra, olewamy to. To będzie długi vlog, to będzie właściwie jakby relacja z pewnego spotkania. Słuchajcie, ogólnie sytuacja wygląda tak, że właśnie mam zły humor, miałam doła, naprawdę doła i Młotka dzisiaj robiła co mogła, ale też szału uczynić nie mogła. Kurwa, masło maślane, no chuj. Tak, ale ogólnie Młotka się bardzo starała. No natomiast była taka sytuacja, że mi dzisiaj tak naprawdę niewiele mogło pomóc. W każdym razie zrobiłam sobie status na... Kurwa, sam wstęp, 2 minuty. Zrobiłam sobie status na fejsie, że smutna minka. I przeczytała to osoba, z którą się miałam dzisiaj spotkać, ale która miała pewne problemy, więc nie mogliśmy. Ale że ta osoba już teraz może, to ja do tej osoby jadę. Pomimo właśnie tego, że jest po 12 w nocy. Siedzę w aucie i... Kurwa, dziwnie mi światło miga, ale pierwszy raz mam je chyba zapalone w ogóle. No, ale mniejsza o to... słuchajcie, no jadę do tej osoby na kawę tak naprawdę, tak? W nocy na kawę. Takie życie. Czasem trzeba. Ale o czym wam tak naprawdę chciałam powiedzieć? To będzie moje pierwsze spotkanie z tą osobą konkretną i w ogóle z tego typu osobą. Kurwa. Z kim to się przekonacie za chwilę sami. Dlatego radzę wam zostać i oglądać do końca. Część z was już tą osobę w jakiś sposób powinna kojarzyć. Jeżeli jeszcze nie kojarzycie, to jesteście dziwni. Nie, mam nadzieję, że skojarzycie i będziecie również tą osobę oglądać, tak. A teraz my się spotkamy za sekundę, co naprawdę pewnie będzie trwało ładnych parę minut. Do zobaczenia za chwilę. Siema wszystkim, z tej strony Dziuplek, a to jest Dziuplakiny. Nie przypuszczałam, że to powiem. Ale dobra, to jest moja dziupla, w której będzie mieszkał Dziupek. Przynajmniej dzisiaj. Tak jak mówiłam, jadąc tutaj do was, moje pierwsze spotkanie z youtuberem, tak, z vlogerem innym, tak, sława YouTube'a nam rośnie tutaj. Oj, rośnie. Kurwa, jeżeli nie liczyliście na normalnego vloga, to... Nie? Sorry. Ale widzieliście kiedyś mnie normalnego vloga? Babcia w autobusach. Przechuj normalny. Słuchajcie, miała być z nami jeszcze dzisiaj gwiazda YouTube'a, czyli babcia Dziubka, no ale poleciała do LA i tam nagrywa taki serial. Ta, moda ta. Na co to babcia? Moda na babcie. Najnowsza wersja mody na sukces, tak? Moda na babcie. Moda na babcie!
podoba. CG w ogóle, wiesz, wlapieni w kamerę, nie? Ogólnie to wiesz, że się patrzy w obiektywanie w to, tak? Nie, tak, dobra. Tak. U Jezus, dziwek, nie rób tak. Dobrze. Dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć dzióbka, co wy, kurwa, ludzie robicie w internecie? Właśnie. Czy nie, że... wiesz, że to mnie ważne. O, Jesus. Teraz zrobię dzióbka. Nie. Fajnie. Ten filmik zaraz się troszkę zmieni później na innego tuba. Tylko to na YouTube pamiętacie, że to będzie tam dalsza część tego vloga dzisiejszego. Polecam też YouPorn z inne strony. Tam ja mam konto premium. Tak, tak. Dziubek w dziupli. O kurwa. Tak. Słuchajcie, ja myślę, że to wpływ tego, że pewne miejsce jest blisko nas. Tak. Bardzo uduchowione. Tak, ten burdel zarobię. Tak. Nie, ogólnie jesteśmy dość blisko jasnej góry, dlatego niestety spływa do nas. Święta moc. Przyczepność milionów. Kto nie wie, o co chodzi, nie chce, kurwa, obejrzy vlog dzióbka. Szczerze, ja tu leżałam. Nikt tak nie potrafi, kurwa, dostać zakonnicy, która cię wyjebała na lodzie. To było po prostu, no, pierwsze co mi przyszło na... Stwierdzenie faktu, tak naprawdę. Tak, no tak, no idzie pięknie i nagle się wywraca, no, sorry. Dobra, może nie po lodzie powinny być opracowane. No tak, no. Nie uczą ich tego w tym? Kurwa, tyle lat się szkolą na tą jedną, kurwa, zakonnicę. Dokładnie. I nie ma przyczepności na lodzie, kurwa, po tym. Może na letnich jechała. Chociaż kto wie, kto wie. No to wiesz, tam, nie wiem, czy ty... Nie zrozumiałeś podchodów. Nie. Dobrze, bo by cię nie dopierze, kurwa, zjadły. No o, chociaż z jasnej góry wracała, to może nie. No. Chyba tak wychodziło właśnie tak z tego winkla. To było koło Jana Pawła tam. Tam to jakiś tam glebę zaliczyła. Chciałem po prostu zobaczyć, co ja... Okej. Okay. Tego nie będzie. Nie będę tego widzieć. Musisz wiedzieć jedną rzecz o moich vlogach. No tak. Mi się nigdy, kurwa, nie chce ich ciąć. No tak, nożyczki teraz poszły w górę. No. Te klisze. Te klisze trzeba ciąć. Okej. Okay. To ma klisze. W topie, ciupak, w topie. W dziupli. Teraz tak mi. Moje klimaty. Epic fail vlog, tak, specjalnie dla was. Tak, wyjazdowo, tak. Tak, czasem wyjazdowo trzeba, czasem trzeba z gościem. No. Oczywiście, żeby nie było, ten vlog jest mniej przygotowany, czego pewnie do tej pory nie zauważyliście. Tak, to jest wszystko, znaczy... Kurwa, ten scenariusz mi się trochę pojebał. Mi też. Pokrujesz trzecią linijkę. Kurde. Dobra, to jeszcze raz. Żartowałem. Ha, ha. To też było w scenariuszu. Ogólnie... Tak, Chmielu pisał tego suchara. Ogólnie ja na maila dostałem taką długą listę, co mam się, czego mam się przygotować i tak, tam wszystko jest wypisane. Ta minuta i ta. Rok miał na to, czekajcie, kurwa, rok. I się nie łączył. Naprawdę idźcie głowy, idźcie z przepierdzi. No. Przytulisz. No. I zaraz sobie wpierdzam. Będzie tam nagranie, później już nie zobaczycie dziupli dziupka. Nie, później już nie zobaczę świata według kiny i to znaczy, że ktoś dojechał. Albo mnie dziupek zajechał się, to jest taka opcja. Ale wtedy nie zobaczysz tego vloga. Ha! Czemu? Ja bym go wrzucił. Okej. Spoko. Albo nie. Będzie jako... Sprzedał. Dowód. Ale to nagranie, które będzie po tym vlogu. A, tak. To nie. Tego vloga bym nie sprzedawał, bo...
Po co właściwie, ale to nagranie po vlogu będzie sprzedane do TVN-u, do TVM-u, do Polsztu i tak dalej. Mogę to robić? Możesz, myślę, że możesz. Pozwalam ci, niech stracę, nie? Do telewizji będzie i do radia. Nie wiem, bo jak to są do radia. Do radia? No. Chyba do niemieckiego, co pornosy puszczam po nocach. Ale wiesz co, jest szansa na słuchaj, jest szansa na... Nie. Tam są chyba trochę inne nagrody. Ale nie, słuchajcie, byłam w Paryżu, byłam w 6 klasie podstawówki. I tam w nocy były dwie rzeczy do oglądania. Albo mecze piłki nożnej, byłam z dwiema koleżankami w pokoju, więc mecze odpadały, więc zostawało nam tylko kurwa pornosy. I kurwa wygłu... Kurwa, ile jest mała w 6 klasie? 13? No jakoś tak. No, gdzieś w tych okolicach 12-13 lat siedziałam w pokoju z dwiema koleżankami i oglądałam film porno. Ja się nie śmieję. To było ciekawe, że jest w Francji. Myślałam, że wtedy straciłam dziewictwo, ale straciłam dziewictwo wcześniej. A miałam taką szansę, ale to był pierwszy mój trójkąt lesbijski. Tak. Pozdrawiam Agnieszkę i Kamilę. Też pozdrawiam Kamilę. Film z tego, co zaraz pokażę. Okej, no spokojnie. Nie oglądałem tego jeszcze. Nie? Tego jeszcze nie? No słuchajcie, wiesz co, właśnie się znam jedną sprawę. Ten głosik, kurwa, ten głosik, ten grzejnik chodzi tak głośno, że jestem ciekawa, co nas będzie słychać z tego vloga, ale chuj. Nie no, słuchajcie, vlog jest ogólnie robiony dla jaj, tak mi się nie przejmujcie, nie ma tam. Dla jaj. Spokojnie. To ja teraz zmieniam. To ja teraz zmieniam postawę troszkę tak. Okej. Spokojnie, jestem delikatna. Jak chcę. Dobrze. Chyba, że nie chcę. No ale nie, nagranie roku, słuchajcie, nagranie roku. Tak. To już więcej zaraz wyjdzie z tamtych drzwi. Pielwik, który straci przyczepność? Kurde, jak posmarowałem masłem. Futk. No i widzicie, miał być epicki materiał, miał być kurwa epicki vlog, a dzióbek jak zwykle nieprzygotowany. Nie będzie więcej live'ów z dzióbkiem. Nie będzie więcej gameplay'ów z dzióbkiem, nie będzie więcej zapytań, kina jest dzióbkiem. Nic kurwa z dzióbkiem nie będzie, nic. Oprzed filmiku na YouTube. Myślę, że zaryzykuję. Myślę, że po tym filmiku na RedTube masz szansę na to, że wrócą te wcześniejsze rzeczy na YouTube. No. Jak się postarasz, kurwa. Ja tak serio, dziubek, od czego się zaczęła twoja kariera na YouTube? Tak się, kurwa, przepytam. Ha. Od czego się zaczęła moja kariera na YouTube? Pamiętaj, YouTube. YouTube, a no YouTube. Tam to były inne filmiki. Na YouTube zaczęła się moja kariera od tego pięknego filmiku, już go nie ma na kanale, bo mi go tam prawa autorskie zażarły. Oj. I to był mój pies, który bał się piosenki. Bibera puszczałeś? Nie, jeszcze Bibera nie był sławny. Bibera już na świecie nie było. Nie, to była piosenka jakaś tam, jakiś metal, nie pamiętam dokładnie jaki to był zespół, ale on szczekał do tego i była frajda, ja to nagrałem. No, to był chyba pierwszy filmik. Później były filmiki, jakieś tam kompilacje, bramek, czegoś nie wiadomo czego, jak to każdy tam, każdy chłopak w takim wieku jak ja wtedy... Strzelał bramkę? Strzelał bramkę, a teraz anegdotka. Anegdotka? Jak to można powiedzieć? Nie wiem, co chcę powiedzieć, ale próbuję. Powiedzmy, że trzy słowa, to będzie każdy dziubek strzela w słupek. Kolejny suchar pisany przez Chmiela. Pozdrawiam. A to na domę. Tak. Kolejny mistrz sucharów. Nie, to się chowa. Człowiek jak ja lubię, to się dosyć. Ha, ha. Moja mama go nie lubi. Kamil Witz pisał. Ha, ha. I tak groźna mina. I ta
wpada babcia dzióbka i dzióbek wypierdol. Kurwa, kto zliczy dzisiejszy facepalm? Nie wiem, model miał łapkę w górę w komentarzu. Tylko pierwsza osoba, która zliczy. O tak Boże. Ma dwie łapki w górze. Okej. Tak. Co by to jeszcze jakąś anegdotkę? Nie, już nie mam. Nie, o dobra, jeszcze jedno pytanie. Ha, tak? Aha. Zagrycia. Już zaraz się położysz, spokojnie. Na razie te ręce jeszcze trzymaj na tym. Wiem, że już cię... Wiem. Skąd pomysł na... Kurwa. Rozumiecie, ja tu chciałam taki poważniejszy wywiad zrobić, nie? Jakieś takie normalne pytania, normalne tam. Nie da się. Ale często ważą oni się swoimi prawami. Dokładnie. Nie znajdziecie tutaj normalnego vlogera. Normalny vloger. No dobrze. Skąd pomysły na vlogi? Skąd pomysły na vlogi? Oglądałeś kinę i stwierdziłeś, też sobie nagram. Właśnie, oglądałem kinę i stwierdziłem, że też sobie nagram. Vlogi nagram. Nie wyszło autentycznie. No i skąd się wzięła moja, że tak powiem... Dobra, inteligencja. Jakieś takie, wiesz co, gadki na inteligenta ci nie wychodzą. Nikt co nie uwierzy, że nie jesteś naturalny. Po prostu często się chowałem i pomyślałem, że będę nagrywać vlogi. Nie, a tak serio? A tak serio? No ty tak właśnie stwierdziłem, że czemu mnie nie. Tak właśnie. Ale u kogoś widziałeś, czy coś? Ciebie widziałem. Poprzez wpisanie czewa. Na YouTubie. Ktoś trafił na mój kanał w zajebisty sposób, kurwa. Już bardziej randomowo nie można było wpisać czewa na YouTubie, no kurwa. No i tak mówię, o, dziewczyna sobie nagrywa vlogi. Mówię, kurde. Jaka brzydka, jaka zjebana, jak ona pierdoli. Subskrybuję. Będę się maltretował. Będę hejtował. Ale nie. Pomyślałem, tak, no fajnie, fajnie. Nagrywanie. Piękna ta kamerka z laptopa, tak? Znaczy, wiesz co, zależy na czym trafiłeś. Pierwsza była taką kamerką stacjonarną, natomiast tak chujową, że... Aha. Wygląda jak moja kamerka. Wyglądało gorzej. Kowalam tu się. Chyba nie da się gorzej. Da się. No tak, ale też tam jeszcze wiele, tak, to była akurat też taka faza, że oglądałem nagle się, o YouTube, przypomniałem sobie hasło do konta. I tak wpisywałem tam różne jakieś, nie wiem, tam koncerty, bla bla bla, i tak mówię, a zobaczę sobie z Częstochowy jakieś koncerty. I wpisałem właśnie tak to trzeba, patrzę na jest kina, mówię, obejrzę sobie vloga jednego, drugiego, dziesiątego. Nie wiem, było warto 10 minut. Nie pamiętam. Bo my się już trochę znamy. No. Ta noc w Belgii. Tak. Chyba w Belgu kafe Belg. To się nie odmienia. A, tak. Nie pamiętam. Byłem tam, byłem. Kurwa, dobra, ja wychodzę sobie. No. To przejmuję ten kanał. Tak. Dobra, przejmuj. No, tak więc, o czym by tam dzisiaj powiedzieć mam? Dobra, możesz. Ale dziękuję. No i tak, kina, tak? Była kina. Jeszcze oglądałem później, trafiłem tam w propozycjach Rock, Rojo, od Rocka. Później widziałem tam, że Rok nagrywał z Lekkostronniczym, coś takiego jakieś było. Nie wiem, ale gdzieś tam mam jakieś zdjęcia na Facebooku. Tak, no i jakoś tak później mówię, no też sobie tak wezmę, aha, spróbuję. Licianowski blog, dziękuję, dziękuję, pierwszy odcinek. Nie, ale wiesz, że ja pamiętam tą wiadomość od ciebie?
Bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jak my się z Dziubkiem poznaliśmy, ale mogę. Dziubek do mnie napisał, że on też jest z Częstochowy i że ja tak naprawdę nie chodzi o tam jakieś promowanie kanału czy coś, tylko czy bym mogła dać rady, jak nagrywać dobrze vlogi. Nie wiem, dlaczego pytał się mnie, ale okej. Biedactwo. No może Częstochowa, nie tak wspomożesz kolegę. No nie wspomogła, nie widać. Nie, ogólnie jakoś tak w miarę szybko nagraliśmy razem koda, gdzie mogliście po raz pierwszy mnie na kanale usłyszeć Dziubka. Później był w sumie chwila spokoju. Ja bym była chwila spokoju. Pojawiłem się na live. Tak, pojawiłem się. Live. Nie, pojawiłem się na pytaniu i odpowiedziach. Tak? Co się tak zaprosiłam, co tak wyszło tak w sumie na taka szybka akcja. A, wiem. No. To pamiętam, to było fajnie wtedy. No. Takie dup. No, było takie dup i tak się zrobiło wesoło. Tak. I tylko wielu zostaje tatą. Co? Żartuję, no, wylajtuj. Było dup, było fajnie, ale bez takich finiszów. Tak. Ja nie pamiętam, kiedy finisz. A, już pamiętam. Okej. No, ogólnie później był live, kurwa, za ci pierdolę. Później był live i tak w sumie wyszło dzisiaj spotęcznie. Tak. No w sumie ostatnio napisałem do Dziubka, że naprawiam auto i mogę go nawiedzić. Ha! Ha! Nie to, żebym miała do niego 1 500 000 autobusów tak naprawdę, tudzież taksówkę, tudzież rower. Ale trzeba było poczekać, że zrobię auto. Tak, no nie wiem, auto lepiej. No, zwłaszcza tutaj. No. A tutaj chyba aż jeden autobus jedzie. No i to raczej nie ode mnie. No nie. Ale ogólnie jest. Fajnie, no, była kawka. Tak. Coś drugiego. Tylko z mleczkiem. Coś jest ogólnie gustna w pół do drugiej. Tak. Praktycznie. Także trochę minęło od tego mojego... tej mojej zapowiedzi vlogowej, którą nagrywam jadąc tutaj. Powiedziałam, że nagram coś jak będę wracać, ale wątpię, że była w stanie. Myślę, że zmęczenie robi swoje, a Dziubka jest lekko gorąco. Tak. Dziubek to robi specjalnie, tak zaraz się będziemy rozbierać. Znaczy nie, nie, nie będziemy, nie. Nie, ale... Seks w ubraniach też jest podobny, fajnie. Nie, nie, już nie stosowałem tego. Ja też nie, ale... Powiedzmy, że będzie. Mój się nie stąd pierwszy raz. Dobra, to jednak nagram coś jak będę wracać, to będzie za 3 minuty. Może zdążę szybciej złapać kurtkę, kamerę i wybiec. Hahaha, zamknąłem na klucz, haha. Kurwa, no to przez taki płot to ja tylko chłopaczko kurwa przeskoczę, wiesz? Nawet się nie będę musiał dobrze wybić. No to, a poza tym nie wiem, tam chyba płot rozwaliłaś samochodem. No bo przecież ja muszę sobie wjechać pod, nie? No tak. Myślisz, że ja będę kurwa szła te 5 metrów? Myślisz, że ja 5 metrów będę zapierdalać z buta do ciebie? Nie, nie. No. Ale uprzedzaj, że ten czerwony dywan ci się spodobał, co tutaj rozstawiłem. Tak, 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 tak. Te... I ten, te róże w tym pokoju w recepcji. Tak. Nie. Zawsze mnie kręcił seks biurowy. Ha, ha. Kurwa, epic! Jeżeli chcecie więcej takich live'ów, full live! Tak, to jest naprawdę live, bo no, tak jakoś wyszło, ale że live nie jest, bo nie widzicie, nie mamy czatu, nie mamy nic, chyba że tutaj kartki będę rozwieszać jakieś. Będą wszędzie kina, kiedy live. Kina, daj linka do live'a! Tak, Minecraft, kiedy... O Jezu! Teraz mi... Kurwa... Dobra, ogólnie kończymy tego no, vloga. No, tego vloga. Zaraz bierzemy za nim moje drugie film. Tak, kończymy tego vloga. Było miło i wiecie, no. Tak, ogólnie dziękujemy Dziubkowi za udział w tym vlogu. Tak, mój pierwszy youtuber, taki live. Realny. No a to za chwilę będę sprawdzać. Jutro tak. Nagram vloga z tego. Co?
Sugerujesz, że będę się kręcił, jak będę jeszcze spał? Odebrałem to znacznie inaczej. Już się kurwa mówię. Dobra, no nic, więc standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę na obu kanałach, mile widziane. Link do kanału Dziubka będziecie mieli na jego twarzy. Chyba, że zapomnę, to będziecie mieć w opisie. Tam tak, będzie. No, tam. Także Dziubkowi łapki w górę. Jak mu dacie dużo łapek w górę, to będzie ogólnie w górę. Nie o tym pomyślałam. Tak, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, mile widziane. Pozdrawiam was, kina ze mną, dzisiaj był gościnny Dziubek. Siema. Mam nadzieję, że wam się spodobało i jeszcze kiedyś będziecie chcieli takiego vloga. Jak nie, to trudno. Spodobało wam się. No. Wiem, gdzie mieszkacie. Ja nie biorę odpowiedzialności za Dziubka. Trzymajcie się, ja cześć.